Siemano, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, oczywiście FIFA 23 Ultimate Team. No i drodzy państwo, pobiliśmy rekord, draft 92, w ogóle tego nie planowałem. Nie myślałem nad tym, że to zrobię, ale siedzieliśmy sobie na streamie i otwierałem sobie paczki, robiłem drafty i wyszło coś takiego, co zobaczycie za chwilę. Więc z draftem 93 będziemy musieli poczekać jeszcze prawdopodobnie do TOTS-ów, bo wątpię, że wcześniej mi się uda, ale kto wie, będę próbował. W każdym razie zostawcie pod spodem proszę łapę w górę, komentarz, no i lecimy z następnym odcinkiem. I pamiętajcie, kod LACHU daje 5% zniżki na 11 Team Sports. Pod spodem link w opisie, jak ktoś potrzebuje nowych korków i nie tylko. Zapraszam, a teraz lecimy z odcinkiem. Drodzy państwo, draft jest gotowy. Karim Benzema na ataku. Czemu nie dasz Mbappe za Eusebio? Nie wiem, czy by to dużo zmieniło. No, Mbappe na skrzydle zamiast Eusebio byś wolał? Może być i Mbappe. Tak sobie zagramy. Skład naprawdę siadł mega. Nie spodziewałem się, tak? O, zrobiłem sobie. I mamy rekord. 92. Oczywiście tutaj ruszę kartami, żeby nie było, że to się zgliczowało. Oby nie pierwsza runda. FC Nuggets. A kurczę, zjadłbym w sumie. Dlaczego by nie? Co my tutaj mamy? Soria na bramce, no skład gorszy. Ale wiecie, jak to jest z tymi draftami wysoko ocenionymi. Często jest tak, że się odpada od razu. Trzymajcie więc kciuki, żeby było dobrze. No już, 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 kręci. Już mi się trafi. Czemu zawsze jest tak, że jak macie dobry draft, to trafiacie na chłopa, który ogarnia? A jak macie taki, że na bramce sobie dam jakiegoś zawodnika zamiast bramkarza, to trafia mi się typek, który nie potrafi się przełączać. Oj, nie, no nie. Ej, ja rozumiem, że handicap i tego typu. Teraz. O, ale to pięknie. Naprawdę ładnie się udało to zagrać i Karim Benzema bez problemu kończy. Mamy 1-1. Ajajajajaj. O, czekajcie. Teraz. No, dobi, 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 dobi. Jemu też się tak odbiła. FIFA oddała, FIFA oddała. Mamy 2-1, Badzio strzelcem bramki. Dobrze. Ty, czemu ten Teo tak tutaj się podłącza? Ohohohohohoho.
Zizu. Ej, ale to fajnie. Naprawdę fajnie. Udało się połączyć. Dwa z wody i jeszcze strzał na zewniaczku. Oj, to z takiego czegoś to w zębie się nie pomyli. 3-2. Ej, 5 bramek, 40 minuta. Przepraszam, 6. Wiedziałem. Jak już widziałem, że Karim do tego biegnie, myślę, nie, to musi się skończyć bramką. Sorry. Nie zdążyłem go sfaulować, nie zdążyłem go złapać, a Eusebio strzela na 4-3. No nie mówcie, że po kolejnej kontrze stracę kolejną bramkę. Oczywiście, że tak. 4-4. Dobra, robimy zmiany. Trzeba wpuścić Eusebio. Nkunku! Poprzeczka, dobitka. Nie. No proszę was. Dobra, Eusebio na boku. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale spróbmy to tak. Eusebio i w krótki. Tak jest. Uff, czy to powinno wpaść? No, tak pół na pół, bo chyba, że się bramkarzem ruszył, ale wyszło fajnie. Oj, kolega chyba już nie gra. Odłożył, pada. No dobra, to 6-4 i witamy rundę numer 2. Dobra, co my tutaj mamy? No taki o składzie, no znaczy dobry. Niewybitny, ale dobry. Zinedine Zidane, 1-0. Nie wiem, po co zrobiłem tą krokietę, ale myślałem, że podejdzie obrońcą, a jednak nie podszedł. I Benzema na 2. Szkoda, że nie wpadło to wcześniej, to co zacząłem sobie klepać piętkami. Ale 9 minuta, mamy 2-0. O, Eusebio, tylko przyjmij. I teraz Pierwsza akcja Eusebio. Co się... Sfaulował mnie w polu karnym. Dobra, no to słuchajcie. Mocno Wojciech. Oj, to nie jest dobry pomysł, coś czuję. Wojciech. Piękna sprawa. Panie Wojtku, dziękujemy. 4-0. Ty, ale ładnie zrabony dał. Krzyżaczek, Eusebio, 5-0. Patrzcie. No nie, no Zidane, co ma podania, to jest hit, a ten tylko lobikiem. 6-0. Wyjmuj, gościu. Dobra, 6-0, koniec meczu. Czas na półfinał, ale to spotkanie dużo łatwiejsze było niż poprzednie. To muszę przyznać, że no tamten mecz był bardziej wymagający. Tutaj la zabawa, tak zwana. Co my tutaj mamy? Keylor Navas na bramce. Oj. To jest najlepszy chyba skład dzisiaj. Ale cieszy trochę ten Navas. Najwyżej z dystansu będziemy ładować. Ale podanie prostopadłe. Salah wychodzi. Wojtek. Niestety. 1-0.
Powiem wam, że Messi to ty. To jest przemocny. No i to czuć. To naprawdę czuć, jak on tym Messi to ty się porusza w moim polu karnym. To ja się czuję jak widz, a nie jak gościu, który gra przeciwko niemu. Wow. Czekajcie, bo sobie rozkminiam właśnie. Eusebio! Komu ja bym musiał... Z kim... Nie, inaczej. Z kim by musiało grać PSG, żebym kibicował PSG? No chyba z Atletico. Innej opcji nie widzę. Nie no, jakby PSG grało z Barceloną, to ja za Barceloną bym był. Co wy? Oj, karny. Albo wolny. Czy... Ktoś zniknął z boiska. Tak mi się wydaje, że tam z czerwoną ktoś wyleciał. Poprzeczka! Już wchodzę na boisko. No śpieszę się, robię co mogę. Czerwona kartka Carvalho. No to jednak ktoś wyszedł z boiska, ale to u mnie. Wojciech, no proszę cię, ale ten Verratti 72 shooting i takiego liścia ładnego dał. Oj, 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 może być GG. Pięknie się wrócił tutaj w obronie jeszcze. Dobra, panowie, atakujcie, zaraz wszyscy do przodu. Jest szansa jeszcze, teoretycznie, przynajmniej Zidane wychodzi. Zidane, strzel to, Zidane, dobrze, 3-2, 3-2. Carvalho, tutaj Julita sobie. Czekajcie, ja to zaraz zrobię. Tu mój zmysł taktyczny musi zadziałać w tym momencie. I tak, tak, tak. Już wszystkich do przodu dałem. Pressing po prostu leci pełną gębą. Dawaj, 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 jeszcze jedna, jeszcze jedna, jeszcze jedna. Nie kończ, nie kończ tego. Eusebiusz bokiem. Na czerwoną? Nie, wybił czysto, koniec meczu. Czyli odpadamy w półfinale, drodzy państwo. Ale mega fajny drafcik wyszedł, naprawdę. Mega spoko, wam też się powinno fajnie oglądać. 9-3, to tak jak mówiłem, na tocy raczej robimy dopiero.